Jak Państwa przywitać na podsumowaniu projektu postawki na komunikację realizowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Dzisiaj, w trakcie dzisiejszej konferencji, będziemy mogli zapoznać się z przebiegiem projektu, z jego wynikami, ale także porozmawiać, wysłuchać diagnozy dotyczącej tego, jakie są szanse, jakie są ograniczenia ruchu związkowego w Polsce. Żeby się przebić z informacją, musimy najpierw swoje stanowisko mieć wypracowane stanowisko na organach. Jeśli to stanowisko będzie publikowane, to nasza rozpoznawalność zapewnie będzie większa. W związku z tym, będąc przy tym temacie i jak rozumiem, kiedyście zgłębili część tych tajników potrzeby dotarcia do społeczeństwa, uzupełnienie jej o to, że mój apel, żebyśmy mogli częściej występować w różnego rodzaju przekazach w terenie, w tych publikatorach, muszą być budowane nasze stanowiska, muszą te stanowiska być przekazywane. Chcieć w formie dialogu rozwiązywać sytuację, a nie tak jak było w KGHM-ie, że pan prezes z zarządem wyszli, do mediów wygłosili wystąpienie płomienne, że oni chcą rozmawiać z załogą, po czym jak media wyłączyły kamery, oni weszli do budynku, a przed budynek wyszła grupa bardzo dobrze uzbrojonych ochroniarzy. Dopiero wtedy, kiedy będzie nas dużo, będziemy się liczyli. Czyli w związku z tym poświęćmy usługi dzisiejsze, co znaczy 50% ze składek, to znaczy, że usługi, które z tych składek były oferowane członkom, nie pójdą na ten cel, ale pójdą na cel organizowania nowych członków. Powstały specjalne działy w organizacjach amerykańskich, pośrednich, które miały cel w postaci organizowania, przyciągania nowych członków. Ta idea amerykańska została przeniesiona przez ludzi z Wilniego do Solidarności i pod koniec lat 90. pod wpływem impulsów amerykańskich z FSJ-ą w Solidarności powstał dział organizowania, dział organizowania nowych związkowców. Ten dział organizowania działał do niedawna, teraz osłabł, dlatego że okazało się, że to jest bardzo kosztowne. A też związkowcy nie za bardzo oczekują, że ja będę płacił, no nie są to olbrzymie składki, ale już może płacę tam jakiś procent swoich zarobków i połowa tego będzie przeznaczana na niepewną akcję organizowania nowych związkowców, która się uda, bo się nie uda. Z przewodniczącym Guzem, aby pojawiło się pytanie otwarte. Jeżeli należysz do związku zawodowego, to podaj jego nazwę po prostu. A już zadaniem CBOS-u będzie poszukiwanie, do jakiego związku ta struktura zakładowa należy. Ale też zrozumieć, że to, o czym rozmawialiśmy na wszystkich warsztatach w czasie ubiegłego i tego roku, to nie są kwestie wyssane z palca, ani takie, które pojawiły się przed chwilą. One mają swój rodowód także w historii Polski, tej, która jest dość specyficzna, bardzo wciąż feudalna, bardzo mało zmieniona od kilkuset lat. Ale zaszkodzić w niedostatecznym stopniu, żeby nie powstrzymać, bo nie ma się takiej siły. Co zresztą jest prawdą, mówiąc, ale to nie tylko w Polsce, na Zachodzie się to zjawia. Czyli to jest też znowu złożona gra. Ma się siłę, wiadomo, że się ma, wiadomo, że można sprawić kłopot, ale nie tak duży kłopot, że i trzeba jakby znać proporcje, wiedzieć, co się ma w zanadrzu. Czasami takie pokrzywdy.